Gdzie? Gdzie? Gdzie to on? Wakacje się kończą i kurde, bardzo dobrze. Wracacie do szkoły i zajebiście. Bardzo dobrze. Koniec tych urlopów, do roboty się brać. A w dzisiejszym odcinku będziemy zadawać pytanie, skąd czerpiesz informacje? Czy z Matrixa, czy z pigułki, czy wiadomo, z gazety, czy z telewizora. Zapraszamy do odcinka. Skąd czerpiesz informacje? Z internetu. Z internetu. Pozdrawiamy panią od matematyki. Tak. I niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Panią Elekrawczyk. Z internetu. Ale oprócz Facebooka, TikToka i tam innych? Nie, ogólnie z wyszukiwarki. Internet. Internet. A dokładnie? A z jakiego medium, jeśli można powiedzieć? TikTok najczęściej. Okej. Okay. Życie Rabicza. Aha, czyli gazeta, tak? Tak. A czy są jeszcze jakieś inne media, z których czerpiecie? Nie. Aha. Z portalu LK.pl, bo tu akurat jest lokalnie. A oprócz LK? Oprócz LK to czasami Google albo Facebook. Okej, okay. Bardzo fajnie. Pozdrawiam moich rodziców przy okazji. Z internetu. Ogólnie polityka, gdzie jest wskazana, co o Rawiczu słychać. Nic się nie dzieje. Nuda. Aha, czyli tak. Życie Rawicza, tak, na przykład. Tak. No i co się dzieje w Rawiczu, trzeba doczytać. Z telewizji? Tak. Czy są jeszcze jakieś inne media, z których pani korzysta? No, Facebook. This is a unique hearing. No, Messenger. Dobrze, dziękuję. Aha, czyli tak drogą pantoflową, przez Messengera. No, tak można też powiedzieć, like trochę tak. Z telewizji. A, właśnie, mam się jeszcze zapytać, a co tu będzie robione? Bransoletki, pierścionki, bryloczki. Pozdrawiam moją siostrę Karolinę. Pozdrawiamy siostrę Karolinę. You're my special friend. Miłego dzionka. My nie bierzemy żadnych informacji, żyjemy beztrosko. Zajebiście, jakiś patent na to? Chciałbym wiedzieć, mam 40 lat, zawsze się uczę. Ja 44 jeszcze. A nie wyglądasz. Czyli wpływ dobrej kobiety na ciebie. Pewnie, że tak. Syn nie wkurza, nie, który tam ucieka i się wstydzi. Ja po prostu do przodu iść, nie patrzeć na nic, nie? Okej, okay, dzięki też bardzo za przyjemność. Miłego dzionka. Cześć dziewczyny, szybkie pytanie. Z jakich mediów bierzecie wiedzę, co się dzieje na świecie? Albo w Rawiczu, albo w okolicy? Nie wiem, TikTok, Facebook? Nad polskim morzem, w końcu się udało. Udało naszej trójce. Znaczy nas dwóch widzicie. Teraz pokażemy trzeciego. Jest trzeci. Macha. Jak widać, szlumpa też jest tu za nami. I to kurwa niezła i konkretna. Dokładnie. A dzisiaj zadamy pytanie. Jak podoba ci się nad naszym morzem? Cześć, jak wam się podoba nad polskim morzem Rawickim? Super, zajebiście. Jest okej? Okay? Buja? Okej. Okay. Jak ci się podoba nad polskim morzem? Rawickim. Bardzo dobrze. Ciężką pracę masz, widzę, jako ratownik. Bardzo dobrze. A były jakieś ofiary? Nie, na szczęście nie. To dobrze, odpukać niemalowane drewno. Tak. Cewnikowałeś kogoś, czy nie? Nie. Bardzo nam się podoba. Bardzo. Najbardziej wam się podoba. Łabędzie, szlumpa, czy ten zachód słońca? Zachód słońca. Tak jest. Dziękuję bardzo. Miłego dzionka. Ale buja. Idźcie lepiej tędy, to się będziecie mogły chwycić. Podoba wam się nad naszym Rawickim morzem? Jest super. Zachód słońca jest przepiękny. Tak jest. Tak? A który element najbardziej? Woda, słońce? Ze względu na dzieci ma woda. Dobrze, dziękujemy. Zrobię ten test z wody dla Kyszo i Szty, żeby nie było. Podchodzę. Ten palec, który jest czysty, zamaczam. 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 Jezusie Nazareński.
Ludzie! No, ciepła woda to raz. Smaku lekko słona, ale tak powinna być, nie? Jak nad morzem. Nawet piasek. Piasek jest taki morski. To jest eleganckie. Wszystko jest eleganckie. Dla mnie to są zachody jak nad morzem. To jeszcze nigdy tu nie byliście? Nie, no byliśmy, nie, ale... No to który z elementów tutaj tego, że tak powiem, jest to, co wam się podoba? Zachód słońca czy dostęp do browaru? Karuzele czy może... Drążki. Kalisteniczne. To bardzo ładnie. Ćwiczysz w takim razie. No to bardzo ładnie. Widać po nim, nie? A tobie co się podoba jeszcze raz? Piwo. Trzy głazy narzutowe i to nie była prosta sprawa, żeby to scholować. Pewnie mają imię na zasadzie Zdzichu, Michu i Kobyłka. Bo tam wiesz, tam mamy kamienie, tu mamy gołębie, tam mamy zabawki. Grill. Moi drodzy. Grill! O! I toalety. Tutaj też zawsze było ognisko i nie wiem, czy jest to miejsce, bo tak gołębie są. A jak często tu wpadasz? Padasz często, czy musi być nastrój? Jeszcze tutaj nie byłem nigdy. Nie wiem, ile mamy. Ludziom podoba się tu w Rabiczu Uber, czy nie? W chuj! Skąd czerpie pan najczęściej informacje? Skąd czerpie pan? Głównie z telewizji. A jeszcze jakiegoś innego medium pan korzysta? No mam radio też. Aha, dobrze. Czytam gazety, nie? O, a to jakie gazety, jeśli można? Regionalne, tygodniki, w sieci do rzeczy. A, chciałby pan może kogoś pozdrowić? Ale mogę panu powiedzieć taką anegdotę z więzienia. No? Rewiczu. To poproszę. Jest taki kurort. Przyjechała kobieta do męża, który siedział. No i tam gada, ale widzi taki wnędzniały, poszedł do naczelnika, żeby niech pan mu da jakąś lepszą robotę, nie, żeby tego nie, no jak to co, że on w bibliotece pracuje, nie, no tak, ale w nocy kopie jakiś tunel. To miał kopa. Dziękuję bardzo, miłego dziomka. Słuchaj, bo mamy dzisiaj takie nietypowe dosyć pytanie, nie, skąd pan czerpie informacje? Z internetów. A chciałby pan kogoś może pozdrowić? Całą rodzinę, wszystkich przyjaciół, znajomych, ciebie i Bartasa z przeszłości. Dobrze, to miłego dziomka życzymy. Zdrowia 24. Aaaa, dobra, dzięki, szacunek. Dzień dobry. Ja już myślałem, że chcesz mi rower zajebać. No dokładnie, skąd bierzesz, z jakich mediów informacje? Z internetu. No nie, jestem stokiem. A to źródła jakoś byś mógł... Tam... Śmiało powiedz, bomba, Netta, X-Video, X-Hamster. No on mi właśnie wysyła stamtąd te wszystkie informacje. Ale za premium masz za darmo, nie? Tak. No, ale tak oprócz Facebooka i ten to... Nie, tylko Facebook. To był ostatni analogowy internet. Coś wymyślimy od przyszłego. Are you sure about that? Sprzedam cegłę z rozbiórki, pełną, oczyszczoną, cena złotych nie za sztukę, 726-258-41, ale tak się heavy metal pisze, bo to widać, ten szlaczek, porządny, konkretny. Hej, Satan. Sprzedam własnościowy dom jednorodzinny, Melanów, gmina miejska Górka, także zapraszamy serdecznie, podaję numer telefonu 782-303-549, cena wywoławcza 320 tysięcy. Myślę, że jakby tam pogadać, to może będzie coś do negocjacji. Analogowy internet, sprzedaj stół autonetę. Skąd najczęściej pani czerpie informacje? Książek. O! Z książek, to bardzo nietypowa odpowiedź. A takie aktualne informacje, bo wiadomo, że książkę to troszeczkę trzeba poczekać. Internet, nie? To po prostu gdzieś tam na Facebooku, jak mi mignie jakaś informacja czy coś tam, ale aha. To jest taki bardziej nagłówek, pewnie w dzisiejszych czasach z internetu. Okej, okay, a jakieś platformy oprócz wiadomo jakich? Ja najczęściej z Google. Mam? Google. To jest bardzo zabawne, szacun, bo wszyscy mówią Facebook, Instagram, TikTok. No z internetu. Z internetu. A jeszcze z jakiegoś innego medium? No, raczej nie. Czyli telewizora nie oglądamy, radia nie słuchamy. No, telewizor oglądam. A. No ale to w telewizorze, ale w tym internecie zawsze coś więcej się znajdzie. No, głównie TikToka. Serio? Nie, ja wiesz, nie mam TikToka, nie? Żarty sobie robię. Nie, a tak serio to z... Nie wiem, WP, one to tym podobne takie. Okej, okay, dzięki bardzo. Telewizji. Z telewizji. Tak. A tak jeszcze jakieś inne medium? Nie wiem, gazeta, internet? No i z internetu też. Miłego dziąka. To tak samo? No, z Facebooka.
Ona okay. Nie zlewnicza, ale zdrawiamy drugie obecnie. Tak, zdrawiamy Kopernika. No, God, please, no! Dobra, Michał, to już się kameruje. No jest wysoko, 1,50 m oraz... A ła kurwa, rzeczywiście. Te teksty zna każdy internauta w Polsce. Dzisiaj mija 14 lat. Od reaplaudu znajomego wam wszystkim filmu Paweł Jumper. Jesteśmy na miejscu. Cały czas słynna rampa stoi. Sprawdźmy, czy jest tu faktycznie 1,50 m. Pomiar będzie przeprowadzony stylem pani Dane. Jest na pół iPhone'a XR wysoka. Bo nie posiadamy tej miarki, ale mamy telefon, więc zobaczymy, ile długości Realme C35 posiada ta rampa. O, idealnie 6 długości. Realme C35, potem sobie to jakoś obliczę. Kurwa, szybkie, że mam pluwasz. Podsumowaniu! Co tu mówić? Ludzie bardzo często używają Facebooka. No i oczywiście z Radio Elka też było. Tak, pozdrawiamy Radio Elka. I życie Rawicza. Codziennie o 21:00, jeżeli szukasz swojej drugiej połówki. Oh yeah! Radio Randka, betoniarnia, śmigiel. Gorąco jest. Cześć, pa! Kurwa jest.